Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. To jest kolejny krytyczny tydzień dla Unii Europejskiej. Ciągle nie wiemy, czy Unia podpisze umowę z Wielką Brytanią, czy też 1 stycznia będziemy mieli twardy Brexit. I ciągle nie wiemy, czy wszystkie kraje Unii zaakceptują budżet, w którym wypłaty powiązane są z przestrzeganiem zasad praworządności. Klucz do obu tych negocjacji mają Niemcy. Czy Berlinowi uda się rozwiązać 2 kolejne unijne kryzysy? O tym w raporcie na dziś, 9 grudnia 2020 roku. A raport na dziś, to jak Państwo wiedzą, środowa odmiana raportu o stanie świata, programu, który powstaje dzięki słuchaczom i dla słuchaczy. Wszystkim Państwu z serca dziękuję. Dziś nie tylko za to, że jesteście z nami, ale za wszystkie listy, wiadomości, sygnały, które płyną do mnie od wczoraj w związku z nagrodą, którą otrzymałem. Przepraszam, że nie na wszystkie odpowiadam, ale proszę mi wierzyć, że każdy wyraz sympatii, serdeczności, wsparcia jest dla mnie nieoceniony. Agata Kasprolewicz i Chris Wawrzak, tam gdzie powinni być, czyli w reżyserce studia Efektura, które jest obecnie domem raportu o stanie świata. Zaczynamy. Moim gościem jest dziś Agnieszka Łada, politolożka, wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Zanim zaczniemy rozmawiać o Unii Europejskiej, to chciałem nawiązać do tego niezwykle emocjonującego wystąpienia kanclerz Angeli Merkel, nie w sprawie Unii, ale w sprawie koronawirusa. Oglądałem dzisiaj to wystąpienie, krótkie fragmenty jego. To nie ma wiele wspólnego z Unią, jak powiedziałem, ale na pewno ma wiele wspólnego z pozycją pani kanclerz w polityce niemieckiej, a zatem polityce europejskiej. To było bardzo poruszające wystąpienie lidera kraju, który wygląda na to, radzi sobie całkiem nieźle z pandemią, ale pani Merkel próbuje jeszcze bardziej zmobilizować swoich rodaków i spotyka się to ze zrozumieniem, jak rozumiem. Tak, faktycznie. Angela Merkel, kolejne przemówienia, które wygłasza i kolejne kroki, które podejmuje, właśnie w ten sposób podejmuje działania wokół koronawirusa, ale też przede wszystkim chce tymi krokami być blisko obywateli i wchodzić z nimi w dialog, słuchać tych głosów zatroskanych, bojących się obywateli o swój los, ale także pokazywać im, jakie są plany i jaka jest jej opinia, stanowisko. I faktycznie ostatnie przemówienia, no bo to nie chodzi tylko o to ostatnie, ale w ogóle przemówienia w ciągu koronawirusa Angeli Merkel były bardzo emocjonalne, bardzo takie poruszające obywateli i bardzo nawołujące do postawy odpowiedzialnej, do tego, że trzeba nawzajem sobie pomagać i że tylko współpraca, podporządkowywanie się pewnym regułom pozwoli zwyciężyć Niemcom jako krajowi, jako społeczeństwu z epidemią. Tutaj Angela Merkel, trzeba to pamiętać, z polskiej perspektywy jest na o tyle jest w takiej cięższej pozycji niż chociażby polski rząd czy inne rządy w krajach Unii Europejskiej, bo Niemcy to kraj federalny i ona może tylko to postanowić, na co zgodzą się kraje związkowe. W związku z tym ona tym bardziej musi tutaj koordynować, musi negocjować z premierami landów i tym bardziej musi w związku z tym do społeczeństwa wychodzić z takimi apelami, żeby zrozumieli obywatele, co chce rząd federalny, co jest konieczne, a co w poszczególnych landach będzie wprowadzane. Jak rozumiem, ona wraca do tej roli, z której, tak się wydaje, została przez moment wybita czy wytrącona, to znaczy do roli matki narodu, prawda? Tutaj jest sytuacja zagrożenia, ona do tej roli wraca i co, Niemcy znowu traktują ją jak Mutti, jak mamę? Dokładnie tak jest. To widać przez ostatnie miesiące też w sondażach. W sondażach, gdzie ona jest uwzględniana i w sondażach dla jej partii, no mimo że nie jest już jej szefową, dla CDU.
to poparcie rośnie po tym, jak wahało się, spadało. Teraz oscyluje dla CDU w okolicach 35%. To jest taki wynik, który mieliśmy kilka lat temu, później on się pogorszył i faktycznie, dokładnie tak jak pan redaktor mówi, znowu społeczeństwo wokół Angeli Merkel się tutaj koncentruje i potrzebuje takich apeli, ale też Merkel doskonale zdaje sobie sprawę, czego oczekuje niemieckie społeczeństwo. Właśnie tej wyważonej polityki, która nie zaskakuje. Te decyzje, które są podejmowane dość dużo czasu naprzód. To nie jest tak, że od soboty coś zamykamy, tylko na przykład od któregoś grudnia albo do któregoś stycznia i decyzja kolejna będzie tego i tego dnia. To wszystko bardzo służy uspokajania nastrojów i takiemu planowaniu. No tutaj nawet można powiedzieć, że akurat w tym ostatnim przemówieniu to centralne miejsce to było, kiedy dzieci mają pójść na ferie, prawda? Czy 16, czy 19. Nawet tego typu rzeczy są szczegółowo planowane, jak rozumiem, i w takich rzeczach wypowiada się kanclerz Niemiec, próbując przekonać właśnie władze lokalne, aby no, trzymały gardę, bo pandemia się nie skończyła. To jest dokładnie typowa polityka Merkel, bo te decyzje muszą podejmować Landy. W związku z tym ona też chce wytłumaczyć, dlaczego z perspektywy federalnej takie decyzje są konieczne i też przygotować społeczeństwo, że takie decyzje są dyskutowane i zapadną. Dobrze, mówi pani, że Niemcy chcą polityki stabilnej. Domyślam się, że Niemcy chcą więcej tego samego, to znaczy tego, co przyniosło im ogromny sukces gospodarczy za czasów kanclerstwa pani Merkel, zwłaszcza jeśli chodzi o ich rolę w Unii Europejskiej. Właśnie o Unii chciałbym z panią teraz porozmawiać. Europa to Niemcy, Unia Europejska jest instytucją kierowaną, niektórzy mówią sterowaną przez Niemcy w interesie Niemiec. To jest często spotykana teza. Zresztą, żeby było jasne, formułowana nie tylko przez przeciwników Niemiec, również przez tych, którzy oczekują od Niemiec interwencji w zasadzie w każdym kryzysie, rozwiązania każdego kryzysu. To jest rola potęgi, to jest rola mocarstwa w Europie. Takim mocarstwem właśnie są Niemcy. Zresztą pamiętamy pewnego polskiego ministra spraw zagranicznych, który najpierw porównywał pewne działania Niemiec do paktu Ribbentrop-Mołotow, a potem domagał się, żeby Niemiec było więcej w Unii Europejskiej, prawda? Proszę powiedzieć, generalnie, jak Niemcy na to patrzą, to znaczy czym jest dla nich Unia, jeżeli ktoś mówi, że Unia jest wehikułem do realizacji interesów Niemiec? Czy Niemcy też tak na to patrzą? Niemcy na pewno są zdania, że Unia jest koniecznym projektem dla nich jako dla kraju i także dla innych członków Europy wobec tego, co się dzieje globalnie. Ale tu trzeba rozróżnić dwie kwestie. Niemcy tak uważają ze względów gospodarczych i jest olbrzymia świadomość tego, że po prostu niemiecka gospodarka bardzo profituje z faktu bycia w Unii Europejskiej, że siła niemieckiej gospodarki jest absolutnie zależna od tego, że jest w Unii Europejskiej i że dotychczasowy proces integracji europejskiej tylko wzmacniał tą gospodarkę i po prostu przynosił niemieckim firmom i także państwu zarobek. I ta świadomość jest, z tym tutaj nikt nie kwestionuje. To znaczy Niemcy zdają sobie sprawę, że projekt na przykład rozszerzenia Unii Europejskiej to było przedsięwzięcie sterowane, bardzo mocno wspierane przez Niemcy i Niemcy z tego powodu ciągną zyski, no po prostu im się to bardzo opłaca. Absolutnie tak. Oczywiście można teraz powiedzieć, czy to jest powszechne pojęcie, to znaczy 90% społeczeństwa tak myśli. Na pewno wiedzą to doskonale elity. Takie hasła, które kojarzymy z okresu przystępowania Polski do Unii, że Niemcy bali się polskiego pracownika, że zabierze pracę, że będzie tutaj zabierał tanią pracę w Niemczech. Teraz już wiadomo, że to
też się opłacało niemieckiej gospodarce, żeby ten polski pracownik przyjechał, i tylko żałują, że mógł przyjechać tak późno, bo pamiętajmy, że rynek niemiecki był zamknięty dla polskich pracowników przez pierwsze lata obecności Polski w Unii. Więc jest ta świadomość wielopoziomowych profitów gospodarczych, finansowych dla Niemiec. Ale jest także ta druga strona i ona jest równie ważna. Strona polityczna. Niemcy po II wojnie światowej, kiedy proces integracji europejskiej się zaczynał, byli świadomi, że to jest dla nich szansa w ogóle powrotu na arenę międzynarodową i że Niemcy mogą tylko wtedy być na tej arenie, jeżeli będą w jakiejś wspólnocie, bo inne kraje jednak z uwagi na historię chciały Niemcy mieć pod kontrolą na oku, powiedzmy tak kolokwialnie. I Niemcy też, i to ta edukacja polityczna w Niemczech po wojnie też do tego prowadziła, tego zrozumienia, że to jest właściwie taka oczywistość, że Niemcy muszą być zintegrowaną częścią Europy, czegoś większego. I jeżeli my dzisiaj mówimy o jakiejś niemieckiej wiodącej roli w Europie, czy tak jak pan wspomniał o tym, że Niemcy tutaj sterują, czy są tą siłą główną w Europie, to tu już zdania są podzielone. Z jednej strony taka niemiecka edukacja i wychowanie polityczne przez lata zabraniało tak na to patrzeć i mówić, że Niemcy powinny tu kierować, bo są silne, powinny inicjować, powinny być tym motorem. Tak nie wolno było mówić, no bo przecież historia, przeszłość i Niemcy tak nie powinny. A z drugiej strony w ostatnich latach jest bardzo silne to poczucie także w elitach, no, że gospodarcza siła, liczba ludności, potęga państwa zobowiązuje, że kto, jeżeli nie Niemcy, mają pewne rzeczy robić. I tak też do tego podchodzi Angela Merkel. Jest jakby świadoma tej odpowiedzialności i faktycznie tą wiodącą swoją rolę w Unii Europejskiej chce też odpowiedzialnie wykonywać, realizować. Dwa duże kryzysy ostatnich lat były rozwiązane pod dyktando Niemiec. No nie można tego inaczej nazwać. To znaczy zarówno kryzys finansowy 2007-2008 roku, kiedy takie kraje jak Grecja zostały doprowadzone przez Niemcy przede wszystkim na skraj upadku społeczno-politycznego, i kryzys migracyjny, w którym również pewne decyzje podejmowane były w Berlinie, które dotyczyły innych krajów niezgadzających się ze sposobami rozwiązania tego kryzysu. Czy jest w Berlinie refleksja na temat tego, że być może pewien styl działania, czy pewien sposób rozwiązywania tych kryzysów, a za chwilę do nich dojdziemy, bo mamy w tym tygodniu dwa do rozwiązania i prawdopodobnie Niemcy muszą to zrobić. Czy jest refleksja, że może w ramach tego, co zostało zrobione, Niemcy posuwały się za bardzo w kierunku realizowania swoich interesów bez brania pod uwagę również innego zdania? Tak, zdecydowanie. Ta refleksja jest. Można tutaj się pytać i dochodzić, czy ona przeważa i jak jest wpływowa, ale na pewno ona występuje w elitach politycznych, dziennikarskich i w samym rządzie niemieckim, że nie wszystko załatwiono tak, jak należałoby, że tutaj za bardzo narzucono w pewnych momentach niemieckie spojrzenie. Jest coraz większa świadomość, że to nie jest tak, że my mamy jako Niemcy, tak słyszę się od Niemców, że my jako Niemcy mamy zawsze to rację i nasze rozwiązania są te jedynie słuszne. Takie cytaty padają, ale właśnie są coraz bardziej podważane i muszę powiedzieć, że ostatnie działania chociażby w polityce migracyjnej pokazują, że Niemcy faktycznie nauczyły się czegoś podczas ostatnich lat i szukają takich rozwiązań, gdzie nie będą narzucały swoich pomysłów, gdzie jednak bardziej konsultują, nie robią zbyt szybkich i takich zdecydowanych kroków. I tutaj Angela Merkel akurat, nawet
jeżeli te pozostałe rozwiązania wcześniejsze były też przecież pod jej kontrolą realizowane, to tutaj też Angela Merkel jest tym politykiem, który bardzo pragmatycznie podchodzi i się uczy. Dobrze, to przejdźmy do konkretów. Mamy, jak wspomniałem, dwa kryzysy, brexitowy i budżetowy, i może zacznijmy od tego dalej od domu, choć dla Niemców chyba krytycznie ważnego. Berlin od początku gra jakby na dwa fortepiany, zresztą nie tylko Berlin, ale w ogóle Bruksela i Unia Europejska. To znaczy próbuje się porozumieć z Brytyjczykami, choć nie za wszelką cenę. Tutaj sytuacja jest o tyle krytyczna, że mamy prezydencję niemiecką, mamy sygnały, że dochodzimy do jakiegoś porozumienia, a równocześnie mamy wiele sygnałów, jak to przy okazji Brexitu, że to porozumienie być może będzie niemożliwe. My oczywiście nie znamy szczegółów w tej chwili, bo nikt ich nie zna z zewnątrz, ale czy można pani zdaniem określić strategię Berlina wobec tych negocjacji? Czego by Niemcy chcieli na koniec tych negocjacji? No Niemcy oczywiście z niemieckiego już zupełnie punktu widzenia chcieliby, żeby wypracować takie porozumienie, które pozwoli nadal utrzymywać bardzo ścisłe relacje gospodarcze z Wielką Brytanią, bo to jest bardzo ważne dla niemieckiej gospodarki. Z drugiej strony Niemcy, i znowu z powodów gospodarczych, ale też politycznych, chcieliby, żeby Europa miała wspólne rozwiązanie, bo to jest dobre dla europejskiego rynku, ale i co jest też bardzo ważne i to można wyczytać w niemieckich wypowiedziach wprost lub między linijkami, Niemcy bardzo nie chcą wysyłać przez Brexit sygnału, widzicie, można wyjść i być nadal jedną nogą i wszystko będzie dobrze, bo tutaj czego się Niemcy bardzo boją, to tego, że ruszyłaby jakaś lawina takich chętnych do opuszczania Unii Europejskiej, a to, o czym mówiliśmy na samym początku, jest absolutnie wbrew niemieckim interesom. Czyli odpowiadając na pana pytanie, tutaj z strony niemieckiego rządu na pewno takim ideałem jest porozumienie, gdzie gospodarczo będzie można współpracować, ale które nie zachęci jednocześnie innych do pójścia w ślady Wielkiej Brytanii. Ostatnie cytaty z ministra spraw zagranicznych pokazują, że no to nie jest jeszcze wcale takie oczywiste, że takie porozumienie będzie, ale tak jak pan powiedział, to jest też część gry negocjacyjnej. Nie wiemy tak naprawdę i naprawdę nie ma żadnych przecieków, co tam jest ustalane. A myśli pani, że Niemcy mają plan B, jeżeli Brexit musiałby zostać przeprowadzony na twardo, czyli bez umowy handlowej? Co by wtedy Niemcy zrobiły? No bo to jest jednak ogromny rynek. Za chwilę dojdziemy do Węgier i Polski, które są dla Niemiec również kluczowymi rynkami. Ale Wielka Brytania to jest jeszcze więcej samochodów, jeszcze więcej produktów, które można sprzedać. To by był cios ogromny dla tej gospodarki. No tak, akurat gospodarka Polski plus jeszcze Węgier to dla Niemców jest równie ważny rynek. Ja bym nawet nie mówiła, że Wielka Brytania jest ważniejsza. Może bardziej chodzi o to, jakiego typu firmy niemieckie w Wielkiej Brytanii robią interes. To jest troszeczkę tak jak niemiecko-rosyjskie relacje. W Rosji są też wielkie niemieckie koncerny obecne, a relacje polsko-niemieckie to są średnie i małe firmy, ale jeżeli chodzi o obroty i liczby, to jest zdecydowanie Polska tu jest bardzo ważna. Natomiast wracając do pytania, jak znam Niemcy, to jakiś plan B musi być, bo to nie jest tak, że Niemcy się dają chętnie zaskakiwać, ale bardzo ciężko, znaczy na pewno nie ma czegoś tego, że się o tym mówi, że jest, słuchajcie, nie martwcie się, jak Wielka Brytania pójdzie, to tutaj mamy takie plany. Tego absolutnie się nie mówi, natomiast na pewno są jakieś spekulacje i takie, może powiedzieć, planiki, a nie duży plan. Natomiast jest bardzo duży niepokój w sferach gospodarczych, biznesowych i jest obawa, że po prostu od 1 stycznia wtedy będzie kompletny chaos, bo nawet jeżeli są jakieś niewielkie plany, no to właśnie, no to normalnie potrzeba czasu, żeby je wprowadzić, a tutaj właściwie będzie takie cięcie z dnia na dzień i to jest poważny problem. Dobrze, przejdźmy do tego drugiego kryzysu, znacznie bardziej dramatycznego z różnych powodów. Przede wszystkim on nas dotyczy, a po drugie, w przeciwieństwie do Brexitu, nie jest tak rozciągnięty w czasie. To się dzieje tak naprawdę w ostatnim miesiącu. Polsko-węgierskie weto w sprawie budżetu. Jak pani myśli, gdzie jesteśmy na dzień przed szczytem Unii, na którym teoretycznie powinno się to rozstrzygnąć?
Według tego, co się słyszy teraz z polskich kręgów, no to minister, premier Gowin powiedział, że będzie jakieś porozumienie albo że już jest porozumienie Berlin, Warszawa, Budapeszt. Teraz trzeba je tylko przedyskutować z innymi krajami. No jak znam niemiecką dyplomację, to na pewno jest tu bardzo aktywna, żeby do tego porozumienia doszło, bo trzeba pamiętać, że Niemcom z tego zależy z dwóch bardzo, bardzo ważnych powodów. Po pierwsze, no, to była wielka kompromitacja, żeby akurat za niemieckiej prezydencji doszło do takiego wielkiego zgrzytu, doszło do weta. No to wiadomo, że te negocjacje każdy chce zakończyć, na tym bardziej taka prezydencja jak niemiecka, no mówi się, no kto jak nie Niemcy. Znaczy, że później to już są tylko słabsi, którzy mogą coś zrobić, więc no Niemcy muszą. No a po drugie to chodzi o relacje z Polską, gdzie Angela Merkel jest bardzo, mimo tu głosów w Polsce, które słyszymy, jest bardzo pozytywnie nastawiona i bardzo, bardzo nie chce, żeby poszło w stronę konfrontacji z Polską. I tym bardziej jej zależy na kompromisie, więc ja bardzo wierzę w ten kompromis i wierzę tylko, że tutaj po prostu polska emocjonalność i taka duma nie, negatywnie pojęta nie zablokuje jakiegoś porozumienia. Ja tutaj bardzo ufam, że jednak do niego dojdzie. No z jednej strony mamy polską emocjonalność, z drugiej strony, powiedzą niektórzy krytycy, mamy niemieckie wyrachowanie, które no musi się, znaczy rachunek musi się zgadzać. I może o tych rachunkach chwilkę porozmawiajmy. Pani wspomniała już o tym, ale co Niemcy mają ze stosunków z Węgrami i Polską, a zwłaszcza, i to jest pytanie, bo my wiele rozmawiamy na temat różnego rodzaju rozliczeń, różnego rodzaju stosunku do historii Niemiec i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często zatrzymujemy się na tym poziomie elit, która oczywiście wie, co się stało w Auschwitz i wie, co się działo w Polsce w czasie okupacji. Natomiast potem, jak zaczynamy skrobać i okazuje się, że prowadzone są badania wśród dzieci czy młodzieży, no to nie jest to tak pozytywnie, jakby się wydawało. A zatem pytanie, czy opinia publiczna niemiecka, zwykła opinia publiczna zdaje sobie sprawę, jak ogromne zyski czerpią Niemcy z tego, że Polska czy Węgry są w Unii Europejskiej? No nie sądzę, żeby ta wiedza czy ta świadomość była szeroka. Gdzieś coś się wie, to znaczy trzeba rozróżnić kilka faktów. Generalnie przeciętny Niemiec wie więcej o Unii Europejskiej, bardziej się interesuje i ma szansę więcej się dowiedzieć zdecydowanie bardziej niż Polak. Tu jednak, owszem, my Polacy wiemy, że z funduszy korzystamy, ale jeżeli chodzi w ogóle o tym, co się dzieje w Unii Europejskiej, to tutaj Niemcy mają większe pojęcie, więcej się o tym mówi. Natomiast niekoniecznie jakby wiedzą właśnie, jak bardzo profitują z tego, że Polska jest członkiem. Jednak oczywiście, że są głosy, tylko tutaj dajemy im pieniądze, a oni są niewdzięczni. Oczywiście, że takie głosy się pojawiają. One są takie bardzo, bardzo ludzkie. Druga kwestia to jest kwestia wspomniana przez pana historii, gdzie z jednej strony Niemcy to postrzegają, że to jest taka historyczna powinność Niemiec, żeby wspierać Polskę, na drodze do Unii, że Europa powinna być razem, że tym bardziej Niemcy tak to powinny widzieć. Natomiast faktycznie ta wiedza, co się działo w Polsce podczas II wojny światowej, jest generalnie niewielka. Młode pokolenie generalnie się nie interesuje historią, także swoją własną niemiecką. To nie jest tak, że nie wiedzą nic o Polsce. W ogóle młodzi coraz mniej wiedzą o historii i to pokazują badania. Natomiast faktycznie cała atmosfera wokół sytuacji z wetem jest bardzo negatywna, bo Niemcy nie potrafią zrozumieć, dlaczego Polska chce zawetować ten budżet. Rozumieją to jako to po prostu działanie takie buńczuczne polskiego rządu, bo on łamie prawo, więc nie chce mieć regulacji o praworządności. To jest w ten sposób w opinii, w świadomości przeciętnego Niemca, chociaż oczywiście dla elit w debatach, w gazetach można przeczytać szersze opracowania, gdzie przedstawia się głębiej tą całą sytuację, ale to mówię, to dociera do elit. Ja bym chciał jeszcze spytać o stosunki osobiste i tu wracamy do kanclerz Merkel, bo wiadomo od lat, że mimo wizerunku Viktora Orbana, który on ma w Europie jako takiego buntownika czy awanturnika, te stosunki z kanclerz Merkel były realnie dobre, prawda, przez wiele lat.
z premierem Morawieckim chyba one nie są aż tak bliskie, ale też wygląda na to, że oni się rozumieją. Czy to, że jest to grupa ludzi, która mówi mniej więcej tym samym językiem, może mieć znaczenie pani zdaniem? Na pewno, to jest bardzo ważne. Angela Merkel jest osobą bardzo pragmatyczną i która ceni sobie konkrety i faktycznie tutaj, nawet jeżeli z Morawieckim nie są tutaj wielkimi przyjaciółmi, sojusznikami, to myślę, że potrafią się dogadać, ale Merkel też jest świadoma, że dogadanie się z Morawieckim nie zawsze oznacza dogadanie się z polską polityką. A w przypadku zawsze... Orbana, jeżeli się dogada z Orbanem, to oznacza, że ma porozumienie, łatwiej, prawda? Tak, tak. I tylko oczywiście, że on nam wyskakuje już od wielu lat z różnymi historiami Angeli Merkel, ale to jest to, że jak już z nim się porozumie, no to już wie, że to już tak będzie, chociaż właśnie musi te swoje jakby pokazy Orban uskuteczniać, ale ostatecznie tu się cofnie, tam to inaczej sprzeda. No pamiętajmy, jeszcze jest jedna ważna różnica. Orban jest nadal w Europejskiej Partii Ludowej, czyli w partii, w europejskiej Hadecji, do której należy też partia Merkel, to oczywiście zbliża i powoduje, że to jest taka wzajemna zależność. Partia Orbana teraz jest w niej zawieszona w prawach członka, ale nadal jest. To znaczy ci posłowie w Parlamencie Europejskim nadal są w tej frakcji. Widać, CDU dostrzega również swój interes w tym, żeby Orbana trzymać w tej rodzinie chadeckiej. Czym więcej szabelek, tym mamy więcej siły w Parlamencie Europejskim. To jest tego typu myślenie. Dlatego nadal Orban tam jest i nie został wyrzucony. I oczywiście, że to zbliża. Mimo, że pewnie Merkel jest poirytowana, że Orban znowu tutaj, powiem kolokwialnie, wycina jej numer. Ale za każdym razem w swoim typowym takim podejściu Merkel negocjuje, wysłuchuje i nie robi tego w świetle Jupiterów, tylko bardzo spokojnie. Ona nie wypowiada się ciągle i nie podkreśla, co tu zrobi, tylko wręcz odwrotnie. Jest cicho nad całą sprawą, a Merkel pracuje nad rozwiązaniem. Myśli pani, że jeżeli nie uda się tego rozwiązania osiągnąć w ciągu najbliższych 2 dni, to kolejny termin zostanie przedłużony, że to nie jest tak, że po prostu w piątek dowiemy się, że trudno, będzie weto, nie będzie budżetu, tylko Niemcy będą pracować do końca, do 31 grudnia? Tak będzie na pewno. To już też w niemieckich mediach można przeczytać, że jeżeli nie teraz, to jeszcze między świętami a Nowym Rokiem. No to jest bardzo ważna kwestia dla Niemiec. Oni tak się nie poddadzą 3 tygodnie przed ostatecznym końcem roku. Pytanie, czy faktycznie już dojdzie do tego porozumienia teraz, czy właśnie jednak jeszcze się przeciągnie. I to ciężko stwierdzić. Natomiast na pewno Niemcy będą się starać to szybko rozwiązać. Przynajmniej na to pierwsze pytanie będziemy znali odpowiedź pewnie w piątek po południu, może wieczorem. Dziękuję pani bardzo. Agnieszka Łada, politolożka, wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt, była gościem raportu na dziś. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, wczoraj mieliśmy trochę smutno-radosny wieczór. Radosny, wiadomo dlaczego. A smutny, bo na gali Grand Pressu było zaledwie kilkanaście osób ze zrozumiałych względów. Ale dziś proszę wypić lampkę szampana, dobrego wina albo tego, co lubicie, za zdrowie raportu. Powtarzam to, ale tylko dlatego, że to prawda, którą warto powtarzać, żeby wszyscy wiedzieli. Ten program istnieje dzięki państwu. Nagroda, którą wczoraj odebrałem, to w ogromnej mierze państwa zasługa. Dlatego państwu ją dedykowałem. Jeszcze raz z serca dziękuję. Raport o stanie świata od marca rozwija się dzięki państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości
bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. Mariusz Drużyński. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Paweł Nowy Nowak, organizator konferencji Wood Silesia i projektu spekulatywnego Rzeczywistość Ewentualna – Mądrość Znikającej Przyrody. Więcej informacji na www.woodsilesia.pl. Michał Piętoń, projektant znaków graficznych. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.